Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Moja Mazda RX-7 naprawdę pokazuje, co potrafi i w poprzednim odcinku mogliście mieć tego na miastkę. To jest prawdziwy wariat. Zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Undergrounda 2. Będzie ciekawie, na pewno. No i dobrze, moi drodzy, to jest Mazda RX-7. Naprawdę świetny samochód, a dzisiaj zaczniemy sobie od draga. Oj, będzie gorąco. Ten samochód to naprawdę bestia. Jeszcze go nie przerabiałem tutaj na dragi, ale myślę, że po tym wyścigu coś tutaj pokombinujemy. Perfect shift, good shift. Ale szpruje, kurde. Nie wiem, czy tu będę coś robił z tym tuningiem. I pięknie, kurde, nie ma potrzeby tu w ogóle coś przerabiać. Oczywiście osiągnąłbym lepsze czasy, gdybym miał ten tuning podkręcony, ale no zobaczcie, skoro wygrywam, nie ma problemu po prostu, co nie? Tutaj mamy kolejnego draga, jego sobie oczywiście też tutaj pojedziemy i wchodzimy. Pięknie. Chyba ta sama, chyba ten sam wyścig, ta sama trasa. Teraz zobaczymy. Być może i tak. Oj, trochę przesadziłem. Co? Miałem przecież perfekta, nie. Pięknie. O! Okej, i wygraliśmy kolejnego draga. Tym razem trochę gorzej mi poszło. Nie wiem, jaki tam czas osiągnąłem poprzednio, ale chyba trochę gorszy. I tak udało mi się wygrać, nieważne. No dobrze, co my tu jeszcze mamy na minimapce, na mapce właściwie? Zobaczcie, jest tego sporo, jest sporo dragów. Pojedziemy sobie na lotnisko i tam wykonamy resztę tych dragsów. Na górze mamy drifty, wspaniałe drifty i je sobie dzisiaj też oczywiście zaczniemy. Okej, teraz drag na lotnisku. Zobaczymy, jak mi tu pójdzie. Ach, te starty! 240 SX, Mazda. O! Mazda RX-8 tam była. Ale ja im nie dam tutaj szans. O nie, kurde. Zagapiłem się trochę na te biegi i zapomniałem omijać przeszkody. Oj! Kurde, już nie zdążyłem skręcić jeszcze raz. Muszę to wygrać. Okej. Prawie żem przypieprzył w ten samolot. Kurde, zostawiłem ich z tyłu, co nie? Poszło mi naprawdę dobrze. Tym bardziej, że start był, widzieliście, taki na perfekcyjnym shifcie. Udało mi się utrzymać obroty, dlatego było naprawdę bardzo ładnie. Dobrze, chodźmy teraz do następnego draga, który jest również tutaj na lotnisku. Kurczę, ta Mazda jest świetna. To jest, nie wiem, chyba jeden z najlepszych samochodów w tej grze. Jeszcze jestem ciekawy, jak tam sobie poradzi Nissan Skyline. Gdzie ten drag? A tutaj jest schowany, zobaczcie, wcale nie widać tej ikonki. 2000 dolców tym razem. Oh yeah! Oh. Jezus, ale było blisko, co? Oh! Ale wyskok. Pięknie. Kurczę, nie wiedziałem, że na tych dragach można tak wysoko wyskakiwać. Wystraszyłem, że się zaraz rozwalę tutaj. No nic, jest gorąco, jest gorąco. Ta Mazda to jest, kurczę, wydaje mi się, że ona jest takim samochodem dla nowicjuszy, bo strasznie łatwo nią wygrywać. I trochę mi aż głupio, że ona jest taka dobra. Nie no, ale myślę, że każdy samochód po tym dobrym tuningu by tutaj tak śmigał. Znaczy ten drag jest tutaj. Jest. Skończymy sobie wszystkie dragi, a później lecimy na drifty u góry mapy, gdzieś tam w górach. O, nie udało się. O, wow, o! Cholera jasna. Spadaj mi stąd. Teraz prawdziwa walka, co? O kurde. Ale naprawdę kiepsko mi poszło. Start był fatalny moim zdaniem. Okej, no to chodźmy na drift. No dobra, no to jak będziemy sobie tak dojeżdżać tam na górę, to może wyzwijmy kilku patałachów na pojedynek. Okej, jedziemy sobie tu i gaz do dechy, bo zaraz wygram. Jest, pięknie. Outrun wygrany, 8 sekund 44 setne. Przede mną jest kolejna ofiara. Tym razem 240 SX, chodź tu koleżko. Poradzimy sobie z nim, co? O! No dobra, to gramy uczciwie, tak? Okej. No to na razie. Jedziemy prosto, bo ja jadę w góry. I trochę tutaj to sobie pojedziemy naokoło obwodnicą. Ale to nic. Co on zrobił? Ale skręcił pięknie. Ha! Skubaniec. A nie wiem, jak oni tak dobrze skręcają. A wy wiecie? Bo ja nie. No kiedyś to tak gry były robione, nie? Że te samochody przeciwników po prostu tak dobrze sobie tutaj radziły. Tu się gdzieś skręca, cholera, w dół. Ale gdzie to było, to ja nie wiem. Dobra, wygramy sobie zaraz ten pojedynek chyba. Więc nie będę się nad tym zastanawiał. Po prostu pojadę. Ależ mnie obkręciło. Za dużo mocy. Za dużo, moi drodzy. Okej, jedziemy w góry. Zastanawiam się, czy wyzywać kogoś na pojedynek w górach, bo tam nie ma możliwości praktycznie, żeby zgubić takiego przeciwnika. Chyba nie będę się w to bawił, bo sami wiecie i sami pamiętacie, jak długo trwa zgubienie kogoś właśnie tutaj. Więc sobie odpuścimy, natomiast pojedziemy na te piękne, moje ukochane drifty. Okej, i teraz będzie naprawdę bardzo ładny drifciol. Oh yeah, oh yeah. I pięknie. Jedziemy dalej na kolejne zakręty. I jak ślicznie, to jest Mazda. Ja nie wiem, ile tu punktów nabiję, ale zaraz będą te takie, wiecie, długie wysepki, zakręty, gdzie naprawdę można dużo tych punktów nabić sobie. O, fucking shit! Tyle punktów straciłem. Ej, słuchajcie, jestem ostatni. Tak? Czy nie? Nie, jestem ostatni, rzeczywiście. Ha! O kurde, to nieźle tutaj dają tymi driftami. Ale spoko, tutaj jeszcze jest jeden taki, ten zakręt, gdzie można punktów dużo zdobyć. Także tam mogę odrobić się, naprawdę. Tam można i z 300 tysięcy nabić. Za jednym driftem. O, o. Dobra, rozpędzamy się, nie ma co. O, tak słabo mi to wyszło. 70 tysięcy tylko, to nie jest dużo. To naprawdę nie jest dużo jak na ten wielki zakręt. I chyba będę musiał powtarzać nawet ten drift, bo widzę, że tamci przeciwnicy mają tutaj niezłą pulę punktów, ale jeszcze kawałek drogi mi zostało. Jeszcze mogę coś tutaj zawojować. Zaraz, już jestem drugi. Aha, no dobra. A, to on jeszcze się nie skończy tutaj. To ja jeszcze to nabiję punktów. Z milion zaraz tutaj będzie. O nie, no jak w takim tempie nabiło, to raczej nie. Ale już jestem, zaraz będę pierwszy. Chyba. O! No drugi to nie mogę być. To jest najdłuższy chyba ten drift w górach w tej grze. Dobra, już jestem pierwszy, ale naprawdę poszło mi słabo. Tutaj można tyle tych punkcioszków nabić, że to jest szok. Co za wstyd, Boże, jeszcze na wizji. Jeszcze Mazda RX-7. Z samochodem, który po prostu sam driftuje. No nie, moi drodzy. Karygodne. Moja wina. Spierdzieliłem ten odcinek. Spierdzieliłem tą serię. Normalnie. Kurde, tak mało punktów. Tu można z milion zdobyć. Zresztą sami dobrze wiecie. Przecież graliście nieraz już w tą świetną grę, która niespecjalnie nawet się zestarzała aż do tej pory. Grafika jak grafika, ale grywalność jest nadal spoko. Mogliby być zamiast tych graczy tutaj wirtualnych, graczy tacy, wiecie, z krwi i kości. Wtedy ta gra naprawdę by zyskała sporą rzeszę fanów. Znaczy zyskała, ona już ma sporą rzeszę fanów, tak? Co ja w ogóle robię? Jakieś tutaj ósemki, piruety, kurcze, salta. Wow, teraz też jaki długi drift. A tym razem na tej kamerce, co wy na to? Trochę się rozpędzimy. Wow. Kurde. Wow. Cholera jasna. Ta kamera dużo bardziej aktywna jest, co nie? To jest kamera z maski. Kurczę, jakoś nawet całkiem dobrze mi się na niej jeździ. Mogę co prawda więcej punktów tych zdobywać, ale nie jest źle. Myślałem, że będzie mi szło gorzej. O! Pięknie, zaliczyło się. O! Jest, udało się. Kurczę, ja mam napięte chyba wszystkie mięśnie teraz. Staram się jak najlepiej pojechać na tej kamerce. To nie jest jednak takie łatwe. Ale nie jedzie się wcale jakoś tak źle w porównaniu do tej kamerki z tyłu, na której jednak jest trochę wygodniej, bo widać jak nam dupkę zarzuca, a tutaj nie widać kompletnie nic. Poza dwiema lampkami, które też są zresztą ledwo co widoczne. Cholera. Ciężko. Teraz zmienimy sobie kamerę na tą. O, a tu jest jeszcze taka kamera, to ja chyba wolę driftować na tej. Tutaj lepiej ten samochód widać. A ta z góry to tak niespecjalnie. Dobra, i teraz się trzeba rozpędzić. Ależ ładnie. 50 000. Będę ciągnął, będę ryzykował, bo wiecie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampejna. Jest, zdobyłem 70 000 punktów i już zdaje się jestem na pierwszej pozycji. Świetnie. O! Trochę za bardzo mnie obróciło. No i dobra, już w zasadzie mogę sobie jechać do końca. Nie był to łatwy drift. Ale pamiętam, że kiedyś się bardzo przy nim tutaj męczyłem, a teraz mi poszło całkiem dobrze i za pierwszym razem przejechałem go zwycięsko. No i dobra, wiecie co, ja sprawdzę jeszcze, czy tu gdzieś nie ma... Kurde, ale to Mazda ma moc. Jeszcze sprawdzę, czy gdzieś tutaj w okolicy nie ma ukrytych driftów, bo tu przeważnie gdzieś się one pojawiają. No i chyba tu nic nie ma, tak? Chyba nic nie ma, no dobrze, no to tutaj mamy jeden odkryty drift i sobie jego pojedziemy. Świetnie, i to jest już, moi drodzy, tutaj. Kurde, co tam Mazda robi? O! za dużo prędkości. Mogłem bardziej po zewnętrznej lecieć, żeby lepiej tą prędkość wytracać, a nie od razu lecieć na bandę. O! Okej, wszystkie mięśnie mam napięte, naprawdę, aż mnie boli kręgosłup. O! Jest, udało mi się, zaliczyło mi ten drift. Kurde, ale to jest krótki. I ten drift jest krótki, ja pierdzielę. Tu trzeba punktów tyle zarabiać, że szok. O! O, spadaj! A! Ile mi zostało? 2000 punktów, no to już jesteśmy w domu. Nie trzeba się tutaj męczyć jakoś specjalnie. O, już wygrałem. No i dobra, ukończyliśmy jeszcze na koniec 2000, przypieprzyłem. Oj. Jest ok, jest ok. Mazda RX-7 to jest koks. Tyle wam powiem, jak będziecie kiedyś powracać do Undergrounda, wybierajcie ten wóz. Tutaj zdaje się w okolicy. Aha. Jeszcze ten drift ukryty może być gdzieś tu na górze. I wiecie co? Będę zjeżdżał sobie z górki. Wezmę jeszcze jednego Outrona i się tutaj z kimś pościgam. I zobaczymy, jak mi to będzie tutaj szło. Przeważnie ten ukryty drift albo jakikolwiek inny wyścig znajduje się w tej dziurze tu. Ale teraz też nic nie ma. Już widzę tutaj jakiegoś przeciwnika, z którym mógłbym się tutaj pojedynkować. Chodźmy go obczaić. Co to tym razem jest? I to jest Toyota. Chodź, Toyota. No chodź, chodź, chodź. Ty kurcze. Ale skubana ucieka na nitrze, widzicie? Ale nie da rady mojej Mazdzie RX-7. To jest prawdziwy koksu, a nie jakaś tam Toyota Celica. Jest, no gdzie mi tam używasz te speedhacki? Przecież widzę, że tak nie przyspieszasz. Ojej. No dobra, jakoś mnie tutaj dogania. Ja więc mówiłem, że tutaj jest strasznie ciężko wygrać cokolwiek. Ale ja wiem, jak to możemy załatwić. Ja wiem, jak co tu zrobić. Trzeba inaczej załatwić tutaj. Widzę, że nie lubią po dobroci. Na razie. Kurde, już się odwrócił, już zaczyna speedhacki używać. Ojej. Jeszcze ta moja mistrzowska jazda. O, wspaniale. No ale nic, przynajmniej jest ciekawie. Jakbyśmy sobie tak jechali, żebyśmy sobie jechali w inne miejsce, to nie byłoby ciekawie. A tak, zawsze coś innego. A za chwilę go zgubimy, jak będzie ten rozjazd. Ja wam pokażę, jak to się robi. O, tu. Pięknie. I teraz robimy tak. Robimy tak, tak i tak. Dobra, pojechała za mną. Skubana? Tak. No to teraz tu jeszcze i dopieprzymy. O tak. I tutaj. I tu. I dalej mnie goni, dalej nie daje za wygraną. Ach ty, ale teraz cię wpierdzielę tak, że się normalnie nie pozbierasz. Toyota. I co powiesz na to? To jest zbugowany fragment gry i tutaj zawsze można z nimi... O! Unique White Body Kits. Słuchajcie, jesteśmy w domu. Czas jechać po mojego Eclipsa i zaraz tutaj założymy wspaniały, szeroki bodykit. To jest moment w tej grze, na który czekałem od jej początku, kiedy wybrałem Toyotę Corollę, od początków, kiedy odblokowałem mojego Eclipsa. właśnie do tego momentu. To jest jedyny sposób, aby odblokować, aby posiadać szeroki body kit. Nie można go w sklepie kupić. O nie, moi drodzy. Jedziemy do chatki mojej, fioletowej, pięknej. I zaraz... Tylko jeden problem. Gdzie jest ta gwiazdka odpowiadająca za szeroki body kit? No, to jest ciekawe pytanie. O! Jezu, co to za jakiś dancing? Już jesteśmy naprawdę niedaleko. Cały czas prosto. I potem w prawo. Wow. To jest ten moment, to jest, moi drodzy, ten moment, na który czekaliśmy. Przynajmniej na który ja czekałem, aż założę przepiękny body kit do Eclipse'a. Oh yeah. Teraz zmieniamy sobie samochód. Gdzie Mazdy mam? Haha, dobra. Da się to jakoś sprzedać? Nie, chyba. Dobra, bierzemy Eclipse. O Boże, jak on wygląda. Ale musiał tu trochę pozmieniać, ale to za chwilę. Teraz musimy obczaić, jak tu się... Continue... Jak tu się... Chwileczkę, mi skasowało. Inbox... O, chodź tu, myszka. Game tips, co to jest w ogóle? Dobra, special events. Continue. Ale to muszę wszystkie gwiazdki zrobić. Jak myślicie, która to będzie? Ej, to będzie któraś z tych tutaj. No. To będzie któraś z tych. To która, to ja nie wiem. Dobra, trzeba wszystkie tutaj załatwić. O nie! Okej, mam już swojego Eclipse'a i zdaje się, że to jest ta gwiazdka, którą muszę wykonać, żeby zdobyć fajny body kit poszerzający, i myślę, że to na 100% to. Przy okazji, jak zmierzałem w to miejsce w Eclipse'ie, włożyłem do niego najlepsze części tuningowe i teraz śmiga trochę lepiej, chociaż powiem wam, że Mazda RX-7 skręca od niego lepiej zdecydowanie. Przynajmniej ja takie miałem odczucie. Może to też kwestia dobrania tutaj jakichś lepszych spoilerów albo takiego tuningu dociskowego, aerodynamicznego, ale to się jeszcze tym tutaj pobawimy. Na razie zobaczymy tego body kita. Jestem strasznie ciekawy, jak to będzie tutaj wyglądało i jakie będziemy mieli do wyboru, bo jest ich kilka na pewno. I... Tylko czy to na 100% to, o co nam chodzi? Gdzie to w ogóle jest, do cholery? Okej, jest to gdzieś w środku mapy. Nie, to musi być to, bo mi się coś tak kojarzy, że tego body kita sobie wkładaliśmy w tym właśnie miejscu. Świetnie. Tutaj sobie przejedziemy. Nie no, Eclipse na pewno zyskał trochę mocy teraz w porównaniu z tym, co było wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że Mazda jest trochę bardziej żwawa, ale to może jakieś tam złudzenie, bo tak jak mówię, Eclipse trochę gorzej skręca w moim odczuciu. I uwaga! Oh yeah! I co wy na to? No właśnie, to jest chyba ten body kit z Need for Speed Underground, z Need for Speed World. Tam też jest właśnie ten body kit, o którym wam mówiłem cały czas. Czyli to jest ten jeden. W ogóle go usunęli teraz z Worda, także... To jest drugi, tak on wygląda. Okej. I to jest trzeci, Armageddon jakiś. Jezus, to jest jeszcze jakiś czwarty, Apokalips. Nie, ten jest paskudny. Armageddon wygląda ciekawie. Nie, taki tył jakiś taki inny. Ten taki, no niedużo nam tu zmienia, tak naprawdę. Trochę tam poszerza zresztą tej... kaloserii, ale wygląda teraz tak za bardzo, taki nie wiem, napompowany, co nie? Chociaż może nie wygląda tak źle. Ten już mi się znudził, bo w Wordzie mam takiego. Ale ten? Co wy na to? szerokość osi widzimy, że we wszystkich bodykitach jest chyba taka sama. Co nie? Czy nie? Chyba tak. Ten jest... nie, ten nie pasuje mi. Zobaczcie, to tutaj wyloty powietrzne, co to są? Błotniki? Nie wiem. Wygląda to paskudnie. Ten wygląda nieciekawie. To co, zostaniemy sobie przy tym, nie? Stan wizualny nam się podniesie, ale jeszcze muszę sobie zainstalować tutaj zwykłe felgi. Te spinery mi tu nie pasują, w cholerę. Pięknie, pięknie. Okej. Felgi, co bierzemy? Konga. Co mi tam, że spadnie mi poziom wizualny? To jest bez sensu moim zdaniem. Każdy powinien tunigować w swój wóz tak, jak mu się podoba, to co nie? A mi się wydaje, że te felgi wyglądają kozacko. W ogóle jak ten samochód teraz wygląda. Ojej. Jakie felgi? Takie czy takie? Dajmy takie. Kurde. No dobra. Trochę się tutaj pobawiłem. Zobaczymy, jak tym Eclipsem będzie się jeździć. Przejdziemy sobie może jeden wyścig. O kurde, o fuck, jak teraz skręca. O ja pierdzielę, zajebiście. Czekałem na ten moment, ale bodykit jest spoko nawet. Tamte pozostałe nie były aż takie ciekawe. Chodźmy na przykład z tym gościem się tutaj ścigniemy. O! What the fuck? Oh yeah. Oh yeah. Fantastycznie. Ojej. Piękny Eclipse z pięknym bodykitem. I wygrywamy wszystko teraz. To jest piękne. Wow. Szkoda, że nie mogę go z każdej strony zobaczyć teraz tutaj na drodze. Jest piękny po prostu. Może ten spoiler bym wymienił jeszcze. Ale to jest już taka kosmetyka. No dobra, to dziękuję, że byliście ze mną do końca. Zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Underground 2. Trzymajcie się, na razie, hej.